To Podlasie jest dzisiaj stolicą sportów ekstremalnych. To tutaj, w dwóch gminach jednocześnie, w gminie Szczuczyn, gminie Wąsosz, odbywa się czwarta runda wyścigu Orlen Super Race. Dziś na linii startu ustawiają się zawodnicy klasy SSV, SSV Turbo Sport i Super Sport. Idę sprawdzić, czy kurz jest sprzymierzeńcem zawodników. Z torem niejednokrotnie trzeba walczyć, aczkolwiek no, dajemy radę i z sobą trzeba walczyć, z maszyną, z przeciwnościami losu, z pogodą, ale dzisiaj jest pogoda w miarę okej. Trochę kurzu, znaczy bardzo dużo kurzu, mało co widać, ale jest spoko. Akurat z kolegami startujemy w klasie SSV, non-turbo. Ja proponuję, że jak będziemy dojeżdżali, to tylko pokazać, jak w razie by koło. Nie no, trąbić to swoją drogą, ale pokazywać im, czy prawa, czy lewa strona i starać się tak zatrzymać, żeby mogli... Ramki, nie? Tak, ale wiecie co? Bo lewarek jest ustawiony teraz tak, jakby miało być tył naprawiany. Jeżeli dojeżdżamy, trąbimy, zatrzymujemy się, to wy, Marian, wiecie, że trzeba obrócić lewarek, bo jest z przodu pana, nie? Przede wszystkim fair play. Nie można robić jakichś tam chamskich zagrywek, zajeżdżać drogę, jeżeli widzimy lusterku, jeżeli je posiadamy, że nasz przeciwnik, który jedzie za nami, no, dochodzi nas z dużą prędkością, no, starajmy się puścić go, żeby nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia na torze. Jest to bardzo stresujące, tak naprawdę cały tydzień takich intensywnych przygotowań, stresu. Dzisiaj w nocy bardzo ciężko spałem, bardzo krótko, szybko, ale przygotowaliśmy się, niestety opona nam nie pozwoliła się rozkręcić na drugim kółku, ale jest fajnie, ścigamy się dalej, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy tutaj, jest to u nas organizowane na naszej ziemi, no i trzeba się pokazać na własnym podwórku. No jestem fanem sportów motorowych, Szczuczyn generalnie od wielu, wielu już lat. Podejmuje różne działania, żeby fani sportów motorowych, motocyklowych czuli się u nas dobrze. Po raz pierwszy mamy tego typu pojazdy, typu cross country, po raz pierwszy tak duży tor, bo prawie 5 km. No i taka impreza w ogóle. No, moc dobrze se mi nejelo, protože... Nie jechało mi się dobrze, bo dużo kurzu. Współpraca z pojazdem nie była idealna. No, hrozně se mi prášilo do obličeje.